Prosimy księdza kardynała o zabranie głosu i o poprowadzenie modlitwy Anioł Pański. Głos będzie na końcu zabrany, natomiast rozpoczynamy, ponieważ już mamy malutkie opóźnienie modlitwą, łącząc się dziś, tak jak w każdą niedzielę, z Ojcem Świętym na placu Świętego Piotra. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A Słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wrać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Idźmy na główną ulicę Warszawy jako misjonarze Bożego Miłosierdzia. Idźmy w pokoju.
Kościół w Polsce i także nasz Kościół warszawski, naszą stolicę, przyprowadziły nas także dzisiaj na plemię Orszaku Trzech Króli jako misjonarzy miłosierdzia. Bardzo potrzeba dzisiaj światu miłosierdzia. Mówiła o tym siostra Faustyna w 1937-1938 roku przed wojną. Bardzo potrzeba światu miłosierdzia, mówił papież Paweł VI w czasie soboru. Bardzo potrzeba światu miłosierdzia, mówił 25 lat swojego pontyfikatu święty papież Jan Paweł II. I światu potrzeba miłosierdzia i człowiekowi, mówi jeszcze głośniej, jeszcze intensywniej papież Franciszek.